Iwona Kutyna, kłaniam się nisko, Onetrano. Wiem, już zapowiedziane przed chwilą przez Tomka Adam Wajrak, dziennikarz i przyrodnik. Dzień dobry, witam serdecznie w Onetrano. Spotykamy się w związku z decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wczoraj zresztą Gazeta Wyborcza o tym dużo pisała. A mianowicie zdecydowano, że mimo decyzji TSUE z 2017 roku, która zakazała dalszej wycinki i niszczenia Puszczy Białowieskiej, to Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało inaczej, podpisało takie aneksy dotyczące planów dla nadleśnictw w Białowieży i Browsku. No i w konsekwencji wiązać się to ma z tym, że Puszcza Białowieska nadal wycinana będzie. Co pan sądzi na temat tej decyzji i czy mimo wszystko można jeszcze ją zablokować w jakikolwiek sposób? Znaczy ja uważam ją za skandaliczną, to znaczy Puszcza Białowieska po tym, co się stało tutaj w 2017 roku, po gigantycznej wycince. Ja przypomnę, że ta wycinka w 2017 roku to była największa wycinka w niepodległej Polsce. Nigdy po 1989 roku nie wycięto tutaj tyle drzew. To była po prostu masakra. Puszcza została w wielu miejscach bardzo poraniona. I w takim kontekście podchodzenie znów do wycinek, znów próbowanie wycinania nawet bardzo małych ilości drzew, no jest po prostu skandaliczne. Nie dość, w wielu miejscach te niby małe wycinki mają być prowadzone w drzewostanach, które są, no ja bym je nazwał naturalnymi. To są drzewostany, które się odtworzyły samoistnie po wielkiej wycince, która miała miejsce tutaj w Puszczy w czasie I wojny światowej i w latach 20. ubiegłego wieku. I te rany Puszcza znakomicie zabliźniła sama. I w takich miejscach między innymi planowane są te wycinki. Do tego, nawet jeżeli patrzymy na samą ilość drzew, która może być pozyskana, też się wydaje niewielka, ale żeby się do nich dobrać, trzeba będzie zerwać, że tak powiem, masę leżących drzew. Bo w puszczy w tej chwili masa drzew leży, co jest bardzo dobre dla ekosystemu, ale bardzo złe dla gospodarki leśnej. Więc to będzie potworna, potworna rana. Czy to się da zatrzymać? Nie wiem. Zrobimy wszystko, żeby do tego barbarzyństwa nie doszło, bo to jest po prostu skandaliczne, skandaliczne barbarzyństwo. Ja myślę, że jakby sytuacja polityczna na świecie bardzo nie sprzyja tego typu decyzjom. Unia Europejska ma Zielony Ład, który zakłada wyłączanie z gospodarki leśnej całych wielkich obszarów leśnych. A jaki obszar leśny najlepiej się nadaje do ochrony? Jak nie Puszcza Białowieska, no każdy Europejczyk, jeżeli wymienia jakiś las z imienia i nazwiska, to jest to Puszcza Białowieska. Więc jakby ja tej decyzji zupełnie nie rozumiem. Nie chcę wchodzić w to, skąd ona się wzięła. Niektórzy mówią, że to są jakieś gry między Solidarną Polską a PiS-em, bo lasy podlegają Solidarnej Polsce i Solidarna Polska robi wszystko, żeby narobić kłopotów PiS-owi. Ale PiS, przypominam, że też jakby podniósł rękę na puszczę, więc mnie to akurat nie obchodzi, jakie gry polityczne za tym stoją, natomiast uważam, że jest spora szansa, żeby to zatrzymać i my to zrobimy, my to zatrzymamy. No właśnie, gry polityczne to jedna kwestia, bo to, co się dzieje, tak jak pan powiedział, między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością nie powinno mieć odbicia i konsekwencji w tym, co dzieje się z otaczającym nas światem, środowiskiem i przyrodą, co nie zmienia faktu, że zastanawiam się właśnie, jakim sposobem resortowi klimatu i środowiska udaje się obejść ten zakaz, który Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w 2017 roku, ale w jaki sposób można i w jaki sposób chciałby pan, żeby do tej blokady jednak doszło? Bo przeczytałam, że 21 marca, czyli w kolejny weekend, ma mieć miejsce taka ogólnopolska akcja pod hasłem Chodźmy do lasu i
tam ma być jakiegoś rodzaju, jak rozumiem, blokady mieszkańców i próba zablokowania tejże wycinki. Zastanawiam się, czy dojdzie do takich scen, z jakimi mieliśmy do czynienia właśnie podczas poprzedniej wycinki, gdzie bardzo dużo osób związanych z różnego rodzaju organizacjami nie tylko broniło tych wycinek, włącznie ze stawaniem na drodze różnego rodzaju maszynom, które te drzewa wycinać chciały. Czy myśli pan, że powtórka z historii będzie miała miejsce tym razem, czy jakaś inna metoda, inny sposób jest możliwy? Ja absolutnie tego nie wykluczam. Nie jestem organizacją pozarządową. Trudno mi powiedzieć, co zrobią organizacje pozarządowe, co zrobią wkurzeni obywatele. Chcę zwrócić tylko uwagę, że akcja 21 marca to jest wielka ogólnopolska akcja ludzi, którzy po prostu mają dość traktowania przez Lasy Państwowe, przez przedziwną korporację, która raz udaje służbę publiczną, raz udaje prywatną firmę, traktowania lasów, które są naszym wspólnym dobrem, jako po prostu magazynu desek. I mamy bardzo wiele konfliktów. Puszcza Białowieska jest takim najbardziej znanym konfliktem z Lasami Państwowymi, ale mamy konflikty w Karpatach o zupełnie maleńkie, naturalne skrawki. Mamy wreszcie, ludzie mają dosyć wycinania lasów w okolicach miast. Wrocław, Gdańsk, to jest po prostu coś skandalicznego. I wie pani co, wbrew pozorom sytuacja covidowa, kiedy ludzie bardzo dużo chodzili do lasu, spowodowała to, że zobaczyli te wycinki. No, po prostu większość ludzi jest w olbrzymim szoku, jak wydawałoby się publiczny podmiot, jakim są Lasy Państwowe, traktuje publiczne lasy. I Puszcza Białowieska jest taką wisienką na torcie, ale ten tort jest olbrzymi. My mamy gigantyczny problem z tym, jak gospodarowane są nasze lasy, na co są wydawane pieniądze. To przecież wy w Onecie pisaliście o różnych dziwacznych fundacjach, na które nadleśnictwa przelewają sobie setki tysięcy złotych. Takie historie mieliśmy też w Puszczy Białowieskiej. Więc jakby mamy do czynienia z czymś, co się wymknęło absolutnie spod kontroli. To znaczy Lasy Państwowe realizują swoją politykę, a nie politykę państwa. To Lasy Państwowe potrzebują dzisiaj aneksów w Puszczy Białowieskiej. To Lasy Państwowe sobie, że tak powiem, owinęły wokół palca wiceministra Siarkę. Ale też chcę zwrócić uwagę panom leśnikom i paniom też, że ich jakby waga polityczna spada, bo jeszcze na początku rządu PiSu, za nimi stał minister Szyszko, który był bliskim współpracownikiem ministra Kaczyńskiego, znaczy premiera Kaczyńskiego. Później był Henryk Kowalczyk, który też jest bardzo wysoko w pisowskiej hierarchii. No później był pan Woś, który jest kimś w Solidarnej Polsce, a dzisiaj mamy pana Siarkę, więc jakby, no że tak powiem, zainteresowanie Lasami Państwowymi w klasie politycznej, nawet w Zjednoczonej Prawicy, spada i w końcu nikt nie będzie chciał tego gorącego kartofla i to się skończy jakąś bardzo ostrą, mam nadzieję, reformą Lasów Państwowych. I to, co się stanie 20 marca, no to będzie po prostu pokaz ludzi, którzy mają absolutnie dosyć takiego traktowania naszego wspólnego dobra. Bo ja przypomnę, że lasy w Polsce są naszym wspólnym dobrem. Jakie, panie Adamie, konsekwencje dla natury, klimatu mają takie wycinki i pozbywania się tak dużych ilości drzew? No to jest gigantyczne. Znaczy my wiemy od dawna, że dorosłe, duże drzewa absorbują o wiele więcej dwutlenku węgla niż małe, chociaż te małe robią to szybko, to te duże robią to w znacznie efektywniejszy sposób. Wiemy, że te naturalne lasy są bardziej odporne na różne katastrofalne zdarzenia typu wichury, typu pożary. No tu zresztą widać to w Puszczy Białowieskiej. Leśnicy nas straszyli pożarami, a my de facto mamy tutaj mniej pożarów niż średnio niż w Polsce. Ja przypomnę, że Polska jest czwartym krajem w Europie, jeśli chodzi o częstotliwość pożarów w lasach. To się może wydawać bardzo dziwne, ale my naprawdę jesteśmy po Hiszpanii, Portugalii i Rosji, jesteśmy czwartym krajem, więc mamy bardzo duże zagrożenie pożarowe. Przy czym jakoś tak się składa, że te naturalne lasy się nie palą. Palą się głównie lasy nasadzone, zmienione gospodarczo i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby musimy jak najwięcej lasów wyłączyć z gospodarki leśnej. Mówi się o 20% w Polsce. Przypominam, że Nowy Ład Europejski mówi o wyłączaniu z
i obejmowaniu ochroną jak największych obszarów przyrodniczych dla Polski. Takimi obszarami są przede wszystkim lasy. W Stanach Zjednoczonych administracja Bidena wychodzi z inicjatywą 30 by 30, czyli 30% powierzchni lądowej i powierzchni oceanicznej Stanów Zjednoczonych pod ochronę do 30 roku. Już mają, w tej chwili mają 12%, więc jakby wszyscy wiedzą, że żeby poradzić sobie z katastrofą klimatyczną, my musimy mieć dwie nogi, przede wszystkim dwie nogi. To znaczy jedna noga to jest absolutne ograniczenie emisji spalania paliw kopalnych i ładowania kolejnych gigaton dwutlenku węgla do atmosfery, a druga noga to jest po prostu zostawienie przyrody w spokoju na jak największych obszarach. I taki wielki amerykański socjobiolog Edward Wilson, a może, przepraszam, nie wiem, czy on jest do końca amerykański, może jest Brytyjczykiem, on powiedział wręcz, że musimy zostawić połowę ziemi w spokoju. Nie wiem, czy do takich aż potężnych posunięć dojdzie, no ale wie pani, no jeżeli takie wyzwania stoją przed światem, a my zabieramy się za cięcie Puszczy Białowieskiej, która stanowi 0,6% polskich lasów, no to jest jakaś po prostu aberracja, to jest pomyłka. Już nie mówię o tym, że po prostu napluto Polakom w twarz, tak? Znaczy podpisanie tych aneksów w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w stulecie jego utworzenia, parku, który został wyrwany po prostu różnym rębajłom i ludziom, którzy chcieli tą puszczę ciąć z gardła, no jest po prostu symboliczną przemocą. No. Dlatego ja mam nadzieję, że faktycznie tego 21 marca wielu z nas się zmobilizuje i pójdzie bronić tych lasów właśnie. I faktycznie idąc tropem Stanów Zjednoczonych, o których pan wspomniał, przynajmniej z tego, co ja tam zaobserwowałam, to naprawdę niewielkie skrawki zieleni czy lasów, czy parków już są pod ochroną i dzięki temu, że są traktowane jako swoiste parki lokalne, narodowe i tak dalej, to nic im nie grozi, a u nas daleka droga do tego. A jeszcze na koniec proszę powiedzieć, co się dzieje z tymi tysiącami wyciętych właśnie drzew? Przed chwilą na zdjęciach nasi widzowie mogli to też zobaczyć. Czy tutaj także lasy państwowe czerpią z tego jakieś korzyści i to też może być jeden z pretekstów, dlaczego takie właśnie wycinki w tak dużych ilościach mają miejsce? No w Puszczy Białowieskiej myślę, że to jest czysta ideologia, bo z tego co wiemy, większość tych drzew, które tu została wycięta, została po prostu przerobiona na europalety. To nie jest cenne drzewo, ale na przykład w Bieszczadach się chwalą wycinaniem bardzo starych jaworów, bardzo starych buków, bardzo starych jodeł i to są bardzo, bardzo cenne drzewa. Dość powiedzieć, że przychód lasów państwowych to jest około 10 miliardów złotych i leśnicy naprawdę fantastycznie zarabiają. Nadleśniczy zarabia kilkanaście tysięcy złotych. Leśniczowie zarabiają około 10 tysięcy złotych brutto, więc jakby większość tych pieniędzy ląduje po prostu, jest przejadana przez lasy państwowe na różne bezsensowne inwestycje lub też służy jako polityczne narzędzie do robienia różnych rzeczy. No tak jak mówię, świetna ta historia opisana przez Onet z tą dziwaczną fundacją, gdzie dyrektor RDLP Kraków po prostu nakazał nadleśniczym ładować pieniądze w jakieś dziwaczne rzeczy. Przy czym przypomnę, to są pieniądze publiczne, tak? Bo lasy państwowe oczywiście mówią, nie, to nasze wypracowane zyski. Nie, tak nie jest. Wyście wypracowali te zyski, korzystając z publicznego dobra, które należy do wszystkich Polaków. Dlatego ja myślę, że pierwszą absolutnie rzeczą, która musi być zrobiona, no to jest reforma finansowa tej instytucji. To znaczy tam musi być potworna dyscyplina finansowa, a wszelkie pieniądze niewydane powinny iść na ochronę przyrody po prostu. Na parki narodowe i tak dalej. Oni dają oczywiście jakieś ochłapy na parki narodowe, no ale to też to powinno być rozwiązane systemowo, a nie na zasadzie widzimisię dyrektora regionalnego lub dyrektora generalnego lasów państwowych. Więc to są potężne pieniądze z drzew, trochę mniejsze z polowań. Przypomnę też, dochód, bo lasy państwowe są genialne w ukrywaniu dochodów, ale czasami ten dochód mają i przypomnę, że dochód nie jest objęty podatkiem dochodowym. Akurat w wypadku tej firmy.
Panie Adamie, no to w takim razie mam nadzieję, że wszyscy się nawzajem mobilizować będziemy i w obronie, ochronie naszego wspólnego dobra staniemy i zawalczymy nie tylko o Białowieżę. Adam Wajrek był razem z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i zdrowia. Kończymy Onet Rano Wiem. Zapraszamy na jutro. Onet Rano od 7:55 będziemy.